Tomaszewska musiała zrezygnować z karmienia piersią. Nagle kuracja antybiotykowa. Małgorzata Tomaszewska w sierpniu ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Teraz w rozmowie z Faktem opowiedziała, jak szykuje się do macierzyństwa. Zaznacza jednak, że jej plany może zweryfikować życie. Małgorzata Tomaszewska musiała zrezygnować z karmienia piersią. Córka legendy polskiej piłki, bramkarza Jana Tomaszewskiego, od kilku lat robi karierę w telewizji publicznej. Ostatnio musiała nieco przystopować z aktywnością zawodową, gdyż spodziewa się dziecka. Będzie to jej druga pociecha. To owoc związku z partnerem o imieniu Robert, mężczyzna strzeże swej prywatności. Tomaszewska była już dwukrotnie zamężna. Po pierwszym małżeństwie posługiwała się jeszcze przez pewien czas innym nazwiskiem, Primo Voto Słomina. Związek z kierowcą okazał się klapą, ale celebrytka nie zraziła się na długo do instytucji małżeństwa. Zdecydowała się na kolejny ślub. Jej mężem został Achmetem Zajfi i Idzit Tarci. To z nim ma 6-letniego Enzo. Jednak drugie małżeństwo również zakończyło się rozwodem. Małgorzata Tomaszewska spodziewa się drugiego dziecka. Małgorzata Tomaszewska już nie może się doczekać, kiedy jej drugie dziecko przyjdzie na świat. Ma nadzieję, że uda się jej karmić maluszka piersią, ale dobrze wie, że życie może zweryfikować takie plany. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Po pierwszej ciąży szczęśliwie karmiłam 7 miesięcy. Później niestety zachorowałam na anginę i miałam dwutygodniową kurację antybiotykiem. Odciągałam pokarm, ale niestety nie wyszło. Potem na tydzień wróciłam do karmienia piersią, ale to już tak się nie bardzo udawało. W związku z tym mam nadzieję, że tym razem uda się tyle samo bądź nawet dłużej, opowiada w rozmowie z Faktem Małgorzata Tomaszewska. Gwiazda Pytania na Śniadanie zdradziła również, że szykuje się do naturalnego porodu. Chciałabym urodzić naturalnie, tak jak w przypadku pierwszej ciąży. No, ale życie czasem pisze swoje scenariusze, mówi Tomaszewska.